Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Służy pomocą w najtrudniejszych dla Państwa chwilach. Kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Polski. Odbiór zmarłych z domów, przygotowanie pogrzebu, bogaty wybór trumien, urn i krzyży. Kremacje zwłok, ekshumacje, pełna dokumentacja pogrzebowa oraz pośrednictwo w ZUS i innych instytucjach. Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Ulica Wolności 26. Dzień dobry, mówi Państwu Robert Dzęba. Witam w kolejnym wydaniu Czterech Pór Miasta, a z nami jest Jacek Kuś, Sojusz Lewicy Demokratycznej, szef powiatowych struktur SLD w Kołbrzegu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak zwykle dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa. Taka krótka uwaga, proszę Państwa, nie widać komputera emisyjnego. To znaczy, że nagrywamy to spotkanie troszkę wcześniej, bo potem pana przewodniczącego i pana radnego dopytują niektórzy, tak, czy był w pracy, czy na budowie. Czy no. Robi swoje interesy, no, dokładnie. Czy zarabia kolejne pieniądze gdzieś tam. No więc już od pewnego czasu mamy taką zasadę, korzystając z zaproszenia pana redaktora, że nagrywamy to wcześniej tak, aby wszystkim tym, którzy bardzo mocno martwią się o moją osobę, zamknąć usta. No, spotykamy się również i z trochę jeszcze innego powodu. Pozwoliłem sobie popełnić felieton z okazji Nowego Roku i no, trochę poużywać sobie po SLD, dlatego że muszę powiedzieć, że jestem zawiedziony. Zawiedziony jestem, a jestem fanem SLD. Lubię opozycję. Dziennikarze zawsze powinni wspierać opozycję. I niestety ostatnio musiałem powiedzieć Stanisławowi Gawłowskiemu, że no sorry memory, tak, ale opozycja to zdechła w Kołbrzegu. Jaka opozycja? Gdzie on pan widzi? Owszem, on tam widzi Czesława Hoca i panowie czasami lubią wymienić sobie kilka mocniejszych zdań. Natomiast prawda jest też taka, że przydałoby nam się trochę więcej powera. I kto? No, Jacek Kuś zapowiadał to, pierwsza konferencja po zmianie przewodniczącego struktur powiatowych. Dużo mówiło się o tym, że SLD będzie zabierało głos w ważnych, węzłowych, nazwijmy to w ten sposób, sprawach dla miasta, zwłaszcza tam, gdzie nikt się nie odzywa. No jakaś cisza. Konferencja raz na jakiś czas, zwłaszcza jak przyjdzie Stanisław Piątek. Panie redaktorze, ja pana bardzo lubię. Lubię, ale. Cenię pana. Jest taki jeden radny, który wszystkich lubi. Ja natomiast bardzo szczerze mówię, że pana lubię i cenię pana portal i pracę, jaką pan włożył przez ten ostatni okres w to, aby ten portal wyglądał, jak wygląda. Wygląda bardzo profesjonalnie i zawsze jestem bardzo zbudowany, kiedy dostaję zaproszenie od pana, abym mógł się wypowiedzieć. Więc od początku. Zadaniem i pracą dziennikarza jest to, aby czasami zachowywać się w tak zwany sposób hepenerski. Po pierwsze. Po drugie, zadaniem dziennikarza jest również to, aby czasami sprowokować, aby czasami powiedzieć coś gorzkiego, tak żeby do pewnych działań, zgadzam się, wprowadzić trochę życia. I po trzecie, dziennikarze muszą trochę prowokować, aby na danym terenie coś się działo. Zwłaszcza jak się nic nie dzieje. Czytaj dalej, jest o czym pisać. Kiedy pół roku temu została przeprowadzona pokojowa zmiana warty w
w Sojuszu Lewicy Demokratycznym. Ale to zabrzmiało strasznie. Bo nie tak, bo wcześniej zarzucano nam, że tutaj jakaś wojna, że jestem z Jackiem Woźniakiem skonfliktowany, że jestem młodym, nienapasionym człowiekiem, który bardzo ostro zabiera się do tego, aby robić karierę, więc zawsze podkreślaliśmy to, że ta zmiana warty na stanowisku szefa Rady Powiatowej SLD nastąpiła w ramach dialogu. I jeszcze zapomniał pan powiedzieć, że na plecach Woźniaka pan dostał się do Rady. O. No, z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że Jackowi pomogłem w wcześniejszych wyborach, gdybym był złośliwy, ale tego nie mówię, cofam. Cofam. Natomiast tak, pół roku temu zmiana warty, tak jak powiedziałem, chciałem bardzo, aby SLD zmieniło swój wizerunek, chciałem bardzo, aby SLD było bardziej aktywne, chciałem bardzo, aby SLD reagowało częściej i mocniej na to, co się w tym mieście dzieje. Ocena tego okresu jest różna. Pan redaktor ostatnio wypowiedział się na łamach swojego portalu, ja czytałem z uwagą, bo dostałem za chwilę telefon, kiedy pojawił się artykuł i to właśnie takie służby, tak? Tak. O, Udzięby już piszą. Udzięby już napisali, ja w momencie, kiedy miałem chwilkę czasu, wszedłem na portal, oczywiście szybko przeczytałem. No i cóż, wnioski były takie, że jeżeli dziennikarz o nazwisku Dzięba, właściciel portalu internetowego, w taki sposób się wypowiada, to ma w tym jakiś cel. Tych płaszczyzn, rozumiem, prowokacji, którą pan przeprowadził, jest kilka. Ja natomiast ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, jak ja odbieram ten okres, bo pan ma oczywiście obiektywną możliwość, nie, wcale tego, nieprawda, aby się wypowiedzieć. Subiektywną. Ja to podkreślam. Przepraszam, subiektywną. Ja nigdy nie jestem obiektywny. Tak, subiektywną. Jestem jednym z tych niewielu dziennikarzy, którzy zawsze mówi, że ja nie jestem obiektywny. Mam swoje zdanie. Ja natomiast twierdzę rzecz taką. SLD jest partią mądrą, SLD jest partią kulturalną, ludzi, którzy są przygotowani do tego, o czym mówią, przynajmniej w większości przypadków. I staramy się reagować w tym mieście na zdarzenia, które dzieją się i na które partia opozycyjna powinna zareagować. Nie chciałbym, abyśmy byli partią, tak jak to ostatnio działacze Platformy określają, populistyczną, gadającą głupoty, mającą parcie na szkło. No takie są określenia od tego czasu, kiedy ja mam przyjemność być szefem Rady Powiatowej i też to przejmuję. No, Platforma Obywatelska rządzi, my jesteśmy opozycją. I to w Kołobrzegu, tak? Proszę? To w Kołobrzegu takie zarzuty wam stawiają, czy w ogóle jako partii? W Kołobrzegu. Natomiast chciałbym... To ciężko się zgodzić z tymi zarzutami, ale proszę bardzo, kontynuować. No proszę prześledzić ostatnie dni, kiedy rozmawialiśmy na temat ostatnich wydarzeń w Kołobrzegu, ostatniej konferencji prasowej, przedostatniej konferencji, takie są określenia działaczy Platformy. My robimy swoje. Ja chciałbym, żeby SLD była partią, podkreślam, mądrą i reagującą na to, co się dzieje, aby radni SLD zajmowali stanowiska w określonych sytuacjach i żeby wyrażali swoje opinie. Natomiast drugą płaszczyzną działalności SLD, to tak jak powiedziałem u pana w pierwszej audycji, jest to, abyśmy przez te 2 lata do wyborów samorządów następnych zbudowali porządny, dobry program, który Kołobrzeżanie zaakceptują i wobec którego będą chętnie z uśmiechem na ustach chcieli oddać na nas głos. Jaka będzie rzeczywistość? Zobaczymy w 2014 roku na jesieni. Każdy scenariusz trzeba brać pod uwagę, chociaż ja jestem optymistą i myślę, że efekt naszej pracy będzie taki, iż Kołobrzeżanie dojdą do wniosku, że Lewica powinna w Kołobrzegu wrócić do władzy. Mamy ludzi, mamy kadry bardzo dobrze przygotowane do tego i myślę, że chcielibyśmy bardzo chętnie Platformie pokazać, jak perspektywicznie dobrze podchodzić do rządzenia miastem. No właśnie, bo to jest też taka prawda, że nie użył pan tego przymiotnika, ale bym powiedział, że SLD jest partią potrzebną. Potrzebną do tego, żeby istniała w systemie politycznym, w systemie partyjnym, bo taki obowiązuje, aby i wielu się od tego odżegnuje, ja się dziwię, tak? Taki przecież jest, taka jest prawda. Aby istniała równowaga. My tej równowagi w tej chwili nie mamy. Widzimy, jak to wygląda. Kto odpowiada za większą część rządów w Kołobrzegu, ale no skoro SLD jest partią potrzebną, to powinna być to tak first rescue na tej zasadzie, jak jest SLD potrzebne, że ktoś zabrał głos, żeby ktoś skomentował pewne rzeczy, byłoby nam łatwiej. Mówiąc szczerze, SLD w Kołobrzegu, mam takie wrażenie, skupiło się trochę mocno na Gryfie, bo Gryf jest taką sztandarową, taką sztandarową produkcją i muszę powiedzieć, że kołyszemy się z tym Gryfem, będziemy chyba jeszcze się trochę kołysali, choć cieszę się, że będzie CBA miało nadzór nad tego rodzaju przetargiem, tylko mam takie obawy, że bez względu na to,
to, co się potem okaże, będzie to do kolejnych gdzieś tam argument dla polityków Platformy, że no czego chcecie, no CBA nic nie stwierdziło, zrobiliśmy to, co było trzeba i znowu pozostanie tutaj, taka tutaj, przepraszam, dotknął pan naprawdę bardzo, bardzo ważnej rzeczy. My też obawiamy się niestety tego, że w momencie, gryf jest w ogóle dzisiaj bardzo, bardzo na tapecie w mediach, ja obserwuję i słucham od rana. Natomiast efekt tego naszego działania, boimy się, że efekt tego naszego działania w postaci nadzoru CBA nad tą sprawą może skończyć się niczym. Nie chcę sugerować dlaczego, bo wszyscy wiedzą, jak sytuacja CBA ma się na arenie krajowej. Platforma chce bardzo mocno wzmocnić swoje wpływy i zmienić w ogóle sposób funkcjonowania CBA, ale nie tylko CBA, bo i również ABW. Tam się wiele rzeczy będzie działo. Nie wiem, czy jest to marsz ku temu, aby całkowicie zhegemonizować kontrolę nad wykonywaniem władzy, czy nie. W moim mniemaniu, w moim prywatnym mniemaniu tak. Tak skacząc, powiem, że obserwując sprawę Gryfa, tego wszystkiego, co się od tych kilku w zasadzie lat wokół tego ośrodka dzieje, ja mam dosyć duży niesmak. Spowodowany przede wszystkim tym, że z punktu widzenia nawet takiego obserwatora, który gdzieś tą sytuację ogląda, a interesuje się tym niewiele osób tak naprawdę. Dla statystycznego kołbrzeżanina Gryf jest osobą nieznaną. Dokładnie tak. Natomiast my samorządowcy oczywiście wiemy, interesujemy się tym i od momentu, kiedy ten ośrodek został przekazany na rzecz zarządu powiatu kołbrzeskiego, od samego początku narastał balon takiego niesmaku w aspekcie tego, że zarząd powiatu opanowany przez Platformę, osoby, które startowały w przetargu, osoba, która wygrała przetarg, osoba z Platformy, działacz Platformy, osoby, które współpracują z osobą, która jest zainteresowana prowadzeniem tego środka, prominentni ludzie ze środowiska Platformy. Więc z punktu widzenia nawet nie analizowania tej umowy, nie wchodzenia w tak zwane dokładne papiery, to już jest troszeczkę zachwianie pewnego smaku takiego polityczno-samorządowego i uważam, że od samego początku tutaj było bardzo dużo złych rzeczy robione. Ja kończąc, bo nie chciałbym, żeby to zdominowało nasze spotkanie, ja dzisiaj tak, kiedy studiowałem jeszcze dokumenty Gryfa, kiedy słuchałem audycji Jarosława Banasia dzisiaj rano, w ogóle zastanawiałem się, dlaczego ktoś podjął decyzję o sprzedaży tego ośrodka. Dlaczego ktoś kiedyś, kiedy proponował OSLD właśnie, aby zastanowić się chociaż, zatrzymać się w tym pędzie do sprzedaży wszystkiego, zastanowić się, czy nie jest warto przekazać ten, bo wtedy akurat weszła ustawa, która zabraniała funkcjonowania, znaczy rozwiązywała gospodarstwa pomocnicze i również nie mógł powiat sam prowadzić działalności komercyjnej. Ale była wtedy możliwość, aby dogadać się dwóch panów z Platformy, pan starosta, pan prezydent, aby miasto spróbowało przejąć to, zobaczyć jak działa, jak to można wykorzystać. Działka, jedna z najlepszych działek w Kołobrzegu, majątek zadbany. Na majątek zadbany, wiadomo, było tam wkładanych bardzo dużo pieniędzy przed tym przekazaniem, bo z ośrodka najczęściej korzystali ludzie z administracji rządowej. Więc można było wtedy pokusić się o to, czy gmina miasta Kołobrzeg nie mogłaby takiego ośrodka poprowadzić. Czy nie można by było na tym ośrodku zarobić? Czy nie można by było poprzez prowadzenie tego ośrodka doczekać lepszych czasów koniunktury na rynku nieruchomości? Tych rozwiązań było bardzo dużo. My mamy tendencję, panie redaktorze, w naszym kraju i to mam również takie wnioski, wyciągam po spotkaniu z posłem Wziątkiem, z Grzegorzem Napieralskim, byliśmy ostatnio, rozmawialiśmy na tematy różne, które dzieją się w Warszawie. Mamy tendencję do tego, że jeżeli coś nam sprawia problem, czy dostajemy coś jako samorząd, jako samorząd województwa, to pierwszym odruchem jest to, jak i gdzie to sprzedać. Nikt nie myśli... Krzyżą mnie teraz, mam myśli zdrowiska. Tak, nikt nie myśli i proszę zobaczyć, nikt nie myśli o tym, jak to przetrzymać, jak można by było przeprowadzić taki zabieg, aby na tym zarabiać przez kolejne lata i tak, abyśmy mieli szacunkowo... My szacowaliśmy, że z Gryfa można byłoby zarobić około 1,5 miliona złotych rocznie. Z punktu widzenia podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale również
również opierając się... Ja pamiętam, kiedyś Jacek Woźniak proponował, żeby to do kotwicy wrzucić. Tak. To było jedno z rozwiązań, bo wtedy rozgorzała dyskusja na temat sportu. Dlaczego wydajemy tyle na profesjonalny sport? Ja pamiętam tę sesję. Tak, więc wtedy mieliśmy taki pomysł i nawet wystosowaliśmy oficjalny list do pana prezydenta Gromka, aby zastanowił się po prostu nad tym, czy wtedy... Prosiliśmy o to, aby chociaż spotkali się szefowie klubów, żebyśmy usiedli, porozmawiali na ten temat, czy można byłoby ten majątek jakoś wykorzystać. No nie, no w ostatnim czasie, kiedy obserwujemy to, co się dzieje na arenie krajowej, to minister skarbu wydał jasną dyspozycję. Wszystko, co się da, sprzedajemy. Teraz w piątek decyzja ministra skarbu odnośnie sprzedaży bodajże zakładów Warnia, które zajmują się zakłady włókiennicze, które są skupiają kilkadziesiąt różnych podmiotów, budynków i są sprzedane za 4 miliony złotych dla podmiotu, które już rozłożył i Odrę Szczecińską i inne. No, to jest złe moim zdaniem. Nasze dzieci, i tak ja podkreślałem już wielokrotnie, będą naprawdę stawiały nam dużo pytań, dlaczego taką łatwą ręką żeśmy to wszystko rozdali. Ale to jest też trochę tak, panie radny, że bo to nie jest tak do końca, jak pan mówi, bo... Tak, była dzierżawa, była krytyka. Jest sprzedaż, jest krytyka. SLD, czego by nie zrobić, się trochę krytykuje. Tak? To nie jest to. A jak się pyta, podajcie rozwiązania, to one nie padają. Nie ma rozwiązania w tej sytuacji. No, panie redaktorze, ta umowa jest sporządzona tak, że tak naprawdę dzierżawca zawsze na 4 łapy spadnie. I SLD jako opozycja chce wskazać w ogóle kształt i konstrukcję tej umowy. Bo zgodzi się pan, że jako osoba, która obserwuje to, co się dzieje w Kołobrzegu i w mieście, i w powiecie, no mógłby pan co najmniej kilka pytań co do tej umowy postawić. My w przeciwieństwie do wielu innych mediów, gdy ta umowa zapadała, to my byliśmy jednym z niewielu, którzy się tym wszystkim interesowali, tak? Tak. To po naszych publikacjach doszło do odwołania ówczesnego starosty Mackiewicza, tak? No to przecież decyzje zapadły po naszym materiale de facto, tak? Więc to, a przecież wówczas doszło do wielkiej burzy na temat czego? No na temat Gryfa. No tak było. No w każdym bądź razie niestety mój podsumowując wniosek tego jest taki, że cokolwiek dostaniemy spadnie nam z nieba, mówiąc wprost, to zamiast zrobić z tego pożytek, zamiast cała społeczność kołobrzeska tutaj i powiatu się w przypadku tym cieszyć się z tego i czerpać z tego korzyści, to mam kolejny problem, kolejne rozmawianie o tym, jak można było, dlaczego, czy CBA, nagonka dzisiaj pana Tysikowskiego w mediach na temat tego, że SLD podobno też jakieś działki kupowało, że jakieś działki zbywało. Ja będę miał za chwilę spotkanie z Bogdanem Błaszczykiem, zapytam się, o co dokładnie panu staroście chodziło, bo jeżeli ma jakieś zarzuty w stosunku do działaczy i samego SLD Kołobrzeskiego, to powinien to wyartykułować i powiedzieć na konferencji prasowej, ja się bardzo chętnie do tego odniosę. No w każdym razie, proszę państwa, gdyście mieli ochotę, rozmowa w Radiu Kołobrzeg jest do obejrzenia na naszym portalu, tak więc zachęcamy. Natomiast kolejna część dyskusji, no to dobrze, to w takim razie może lepiej by wam się krytykowało Platformę, gdybyście nie pracowali w jednostkach bądź spółkach miejskich. Bo taka krytyka zapewne pan też widzi, pojawia się na portalach, tak? Zastawcie tę robotę i bądźcie niezależni. Jak pan to widzi? To znaczy, jak pan to skomentuje? Przede wszystkim mogę tylko mówić o sobie. I to, że dzisiaj jestem osobą, która zajmuje się obsługą pasa technicznego plaży, tak to się nazywa w moim zakresie obowiązków, to rzecz, która wydarzyła się dokładnie 5,5 roku temu. Pracuję z powodzeniem, mam nadzieję, nie wiem jak mój pracodawca ocenia mnie, ja natomiast nie słyszałem żadnych głosów krytycznych i staram się wywiązywać ze swoich obowiązków, natomiast to, że pracuję w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ogóle nie jest dla mnie jakąkolwiek przeszkodą. Ja powiem panu w cztery oczy. Powiem panu tak, że kiedy po raz pierwszy otrzymałem tego typu określenia, doszły do mnie tego typu określenia, zrobiło mi się trochę przykro, no ale stwierdziłem, że cóż, jestem osobą gdzieś tam trochę minimalnie znaną. Pracuję w firmie, która jest tak naprawdę zarządzana przez Platformę Obywatelską i ludzie trochę mają rację. I pierwsze moje jakby kroki były skierowane w tą stronę, aby złożyć podanie o zwolnienie i jakby rozwiązać ten stosunek pracy, a aby ta moja działalność polityczna była no nie
nie była w taki sposób interpretowana przez niektórych. Natomiast przyznam się też, że przez te lata bardzo związałem się. Ja wiem, że to jest takie tłumaczenie trochę może niedochodzące i nieprzekonujące. Natomiast ja mówię panu, jak jest. Kiedy podjąłem tę decyzję pół roku temu po rozmowach z prezydentami naszymi, którzy mi, że tak powiem, dawali do zrozumienia, że powinienem jednak chyba zrezygnować z tej pracy, to przeprowadziłem rozmowy i z naszymi ludźmi w SLD i sam dałem się do dyspozycji zarządowi SLD. Powiedziałem, że z tej pracy rezygnuję i sami mnie od tego odżegnali. Powiedzieli, że to nie Platforma i prezydent mi płaci, tylko płacą mi Kołobrzeżanie. A tą robotę, którą wykonuję, mam wykonywać najlepiej, tak aby również SLD nie miało ze mnie wstydu. I mam nadzieję, że tak to robię. Również mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki z Mosiru też się na nim nie obrażą, bo też ze mną rozmawiali. Ja też z nimi rozmawiałem, bo nie ukrywam, że mam taką no, bliską więź koleżeńską już przez te 5 lat z większością osób. No i rozmowa była szczera i no, też namawiali mnie do tego, żeby z tej pracy nie odchodzić. I przyznam się, panie redaktorze, że ja cały czas stoję na rozdrożu. Naprawdę stoję na rozdrożu, bo ja chcę być fair. Ja zawsze starałem się w życiu grać fair i chciałbym, aby ta sytuacja została w jakiś sensie rozwiązana. Chociaż wiem, że będzie mi bardzo ciężko. No zobaczymy, jak ocenią te pana wypowiedź internauci. Zobaczymy, co. Oj, no to ja już wiem, no to ja mam takich kilku takich zwolenników, w cudzysłowie, że już wiem, co napiszą, także tutaj proszę pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich moich zwolenników. O, dobrze. Kolejna sytuacja, z którą mieliśmy jeszcze miejsce w starym roku, to jest założenie przez was programu. To tak bardzo mnie to rozbawiło. O tym chcemy rozmawiać. No właśnie, o czym SLD chce rozmawiać w tym roku? Co uważacie za sprawy węzłowe? Spraw, o których można rozmawiać, jest bardzo dużo. Ja obawiam się, że nie starczyłoby nam tych 2 lat, aby przegadać wszystko. Natomiast kwestia utworzenia Centrum Dialogu Społecznego, bo to tak się nazywa i chciałbym, żeby pan redaktor jak najczęściej o tym mówił, żeby to dotarło do wszystkich Kołobrzeżan, coś takiego się dzieje. Oczywiście żartuję. Centrum Dialogu Społecznego powstało, był taki pomysł, który wyszedł naprzeciw temu braku dialogu, który jest obecnie w Radzie. A powiem panu w Radzie Miasta. W Radzie Miasta. A powiem panu już dokładnie, że zmusiły nas do tego poczynania Urzędu Miasta w aspekcie tej słynnej już ustawy śmieciowej, gdzie było mnóstwo ludzi, którzy chciało się wypowiedzieć, mnóstwo ludzi, którzy chciało podzielić się swoimi fachowymi czasami jakimiś spostrzeżeniami i niestety brakowało jakby tego katalizatora, tego połączenia, tej nici właśnie dialogu, tak abyśmy znaleźli jakiś wspólny kompromis i zaczęli na ten temat rozmawiać. Pan przecież sam uczestniczył w niektórych spotkaniach i wie pan, jak to wyglądało. Centrum Dialogu Społecznego to otwartość na to, co się w Kołobrzegu ma ewentualnie dziać po wyborach w 2014 roku i to konsekwentne budowanie swojego programu wyborczego. Centrum Dialogu Społecznego będzie podzielone na 12 paneli dyskusyjnych, naszym zdaniem najbardziej ważnych dla naszego miasta. I taki pierwszy panel dyskusyjny będą mogli państwo już obejrzeć, na który już dzisiaj zapraszamy, 25 lutego, gdzie moim zdaniem będziemy rozmawiali na temat jednej z najważniejszych gałęzi życia miasta, czyli polityce gospodarczej. Będziemy chcieli zaprosić ekspertów, będziemy chcieli się spotkać z naszymi przedsiębiorcami, będziemy się spotkać z radnymi, będziemy chcieli sobie pogadać. I o tym chcemy rozmawiać. O tym chcemy rozmawiać, czego brakuje w mieście, o tym chcemy rozmawiać, czego co radni, co prezydent mógłby stworzyć tak, aby w Kołobrzegu tym powiedzmy, to jest jedno z zagadnień, podmiotom gospodarczym funkcjonowało się lepiej, a może warto by było posłuchać głosu tych podmiotów, czego im brakuje. Wiele czasami słucham i u pana w audycji, w różnych audycjach radiowych pomysłów, które są tak rzucane, gdzieś tam ulatują w powietrze niczym te lampiony zakazane i gdzieś tam się rozmywają. My chcielibyśmy to zebrać i zaproponować to Kołobrzeżanom w 2014 roku, tak aby przeanalizowali to i sami zdecydowali się, czy chcą oddać głos na Sojusz Lewicy Demokratycznej. No tak, ale to będzie miało, że tak powiem, status merytorycznej dyskusji, czy jednak będzie troszkę nasiąknięte polityką, może nawet nie troszkę.
może trochę więcej. Jakie ciężkie, znaczy ciężkie, nie, trochę nie rozumiem tego pytania, bo w zasadzie no nie, wszystko... bo to jest tak, ja myślę, że pan doskonale rozumie kwestię, którą chcę poruszyć, bo to jest często tak, różnica między ekspertami a polityką związaną z SLD, bo wy też macie swoich ekspertów, tak, którzy sympatyzują bądź z SLD, bądź do nich, do partii należą i potem wszyscy mówią, a zebrały się komuszki, pogadały i się skończyło, prawda? A tymczasem faktycznie brakuje takiej dyskusji, ja nie mówię, że to jest złe, wręcz przeciwnie, każda dyskusja jest dobra. Każda dyskusja o problemach miasta jest bardzo dobra i tej dyskusji wiemy od kilku lat nie ma. Ona umarła śmiercią naturalną zresztą, notabene. Bardzo szkoda, bo takie dyskusje były prowadzone. One gdzieś tam próbowały być odtwarzane, gdzieś tam Stowarzyszenie Przyjaciół Kobrzegu próbowało to odtworzyć, potem Kobrzeg 2010, a potem jeszcze gorzej to Czesławowi Hocowi wyszło pod tytułem Kontrola Władzy, tak? I skończyło się jednym wielkim pośmiewiskiem i tyle tego w Kobrzegu de facto mieliśmy. Krótka historia, a jak wiele ciekawych wspomnień. Niemniej jednak pytanie, czy to się uda odtworzyć tak, że ludzie zyskali zaufanie, że nie przychodzili, nie wyprali swoich własnych problemów i pretensji do świata codziennego, a żeby z tego udało się wypracować kilka ciekawych wniosków, które można zaprezentować opinii publicznej. Bo wiemy, jak to wygląda, jak wyglądała ta dyskusja o śmieciach. Bardzo często ona nie była merytoryczna, tak? Gdy już wszyscy się zebraliśmy, tak? I padło kilka ciekawych argumentów, no to zaczęliśmy się zastanawiać, tak? Ze strony pragmatyków, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, polityków, to nagle zaczęło nam się zapalać światełko, że jednak, no oczywiście zgadzamy się, nie wszystko to, co proponuje Urząd Miasta jest korzystne dla mieszkańców, czy nawet większości mieszkańców, bo ja uważam, że dla mniejszości mieszkańców jest to korzystne. Czy takie wnioski padną z takich spotkań? Czy faktycznie będziemy mogli kontynuować to na tyle, że o, będziemy czekali następnego spotkania, bo to jest ciekawe? Znaczy, panie redaktorze, ja wiem, że i pana czytelnicy i słuchacze mają różne zdanie na temat Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej w Kołobrzegu to jest partią poważnych ludzi. To nie jest tak, że powołuje się Centrum Dialogu Społecznego, który został tak zinterpretowany przez również działaczy Platformy Obywatelskiej w ich piśmie, które czasami czytuję, wchodzę na stronę internetową. O, zapomniałem ostatnio poczytywać. Gdzie został zinterpretowany tak? No to no, taka ironia, śmiech i tak dalej. No, mało poważne podejście do tego w zasadzie zakwestionowanie całego projektu. Ja wrócę do tego, że SLD jest partią poważną i chcemy zrobić to w możliwie profesjonalny sposób. Przyznam się szczerze, że jestem takim w 70% współautorem tego pomysłu i ambicjonalnie bardzo mi zależy na tym, żeby to wyszło. Mało tego, będę chciał również angażować w te spotkania, w te dyskusje ekspertów z Polski, którzy mają przykłady, którymi mogą nam, mam nadzieję, pomóc tutaj w mieście, tak aby otworzyć nam oczy na niektóre sprawy. Ja uważam, że to jest dobra droga dotarcia do Kołobrzeżan. Ja powiem więcej. Centrum Dialogu Społecznego zostało również powołane do tego, aby troszeczkę ożywić to społeczeństwo kołobrzeskie. I my chcemy, właśnie na tej konferencji prasowej mówiliśmy, że poprzez stronę www.sld-kolobrzeg.pl są podane nasze adresy mailowe, jest podany nas kontakt i wszystkie osoby, które będą chciały się nas zainteresować jakimiś tematami, których w Kołobrzegu podobno nie brakuje. My wiemy, że nie brakuje, my jesteśmy bardzo chętni. Kolejną debatą będzie rozmowa o polityce mieszkaniowej w mieście, która jest totalnie spłycona w tej kadencji tak naprawdę. Ale jak? No przecież będą budowane mieszkania. Dobrze, no to wiemy wszyscy, bo coś trzeba zrobić, natomiast przez te 6 lat nie było robionych nic. Ja mówię o polityce mieszkaniowej generalnie. Ja nie mówię tylko o budowie mieszkań socjalno-komunalnych. Ja mówię o tych mieszkaniach, które są zamieniane. Ja mówię o tych mieszkaniach, które są przydzielane. Naszym zdaniem przy dużym braku transparentności i to jest dla mnie też dużym problemem. Również powinniśmy zacząć się rozmawiać o problemie ludzi, którzy za lokale nie płacą, bo to jest totalnie potężny problem. Mi się bardzo często zarzuca, że KUS jest osobą, która przychodzi i chce mieszkania rozdawać. Stowarzyszenia zakłada, ludzi przeciwko Platformie nastawia. No ja nie jestem taką osobą, zawsze staram się być uśmiechnięty i trochę, przynajmniej mam takie przekonanie, że oleju w głowie mam i wiem, jakie są problemy miasta, wiem, że budżet miasta nie jest z gumy, wiem, jak brzmi ustawa, która jest skonstruowana w taki sposób, jaki jest skonstruowana i niekoniecznie dopinguje ludzi, którzy płacą za mieszkanie i o te mieszkania dbają, więc o tym wszystkim trzeba rozmawiać i po to jest powołane Centrum Dialogu Społecznego, tak aby dać nam jakąś pozycję startową do wyborów samorządowych. A nauczycielach też będzie się rozmawiać?
No, naszej kosztochłonnej. O nauczycielach zawsze warto rozmawiać, bo to dziedzina naszego życia, która jest bardzo ważna. Warto rozmawiać o nauczycielach, warto rozmawiać o tym, co się w szkołach dzieje. Mi się strasznie nie podoba to, co się dzieje przez ostatnie 2 lata w szkołach. Szkoły zostały makabrycznie upolitycznione. No, ale to przecież nie ostatnie 2 lata, tylko ostatnie 6 lat. Ale ja myślę, że nie, może 6. Natomiast ja z punktu widzenia, kiedy rozmawiam ze swoimi znajomymi, którzy pracują w szkołach i słyszę to, co się dzieje w kontekście tego, czy ktoś jest partii politycznej, czy nie, no to wracam do czasów, kiedy też byłem nauczycielem, pracowałem w szkole i mogliśmy sobie przy butelce wina pogadać na temat tego, kto jakie ma poglądy, natomiast nikt na nikogo żadnego nacisku nie wywierał. To mi się nie podoba w szkołach, natomiast nie podoba mi się też to mówienie o tym, jak w szkołach jest dobrze, jak wiele zostało zainwestowane, bo to jest nasz obowiązek, my musimy inwestować w szkoły, my musimy szkoły remontować i tak dalej, natomiast mam nadzieję, że tych haków takich do tego, aby o szkole rozmawiać, nie będzie zbyt wiele, bo my nie możemy dzisiaj teraz powiedzieć też na forum, że platforma jest totalnie zła, bo totalnie źle robi w kontekście szkół, bo zrobili dużo. Zrobili placówki przedszkolne, placówki gimnazjalne zostały wyremontowane, zostało dużo pieniędzy włożone w szkoły i tutaj trzeba oddać. To trzeba być sprawiedliwym człowiekiem i mówić wprost jakie są fakty. Natomiast nie można prowadzić takiej polityki, jaką prowadzi pan Haraj na przykład ze swoją ekipą nauczycieli z Platformy, którą próbuje doradzać tego, jak ma się to szkolnictwo rozwijać, ale jest przeciwko związkom. No jest to wielka katastrofa. Związkom zawodowym, przeciwko nauczycielom, przeciwko w samym środowisku nauczycielskim, kiedy ja spotykam się, a spotykam się dosyć często, bo gdzieś tam tych znajomych sporo jest, mam, nie jest to towarzystwo dobrze odbierane w kontekście powagi sytuacji i tego, jak pracuje na rzecz środowiska nauczycielskiego. Środowisko nauczycielskie jest strasznie podzielone, strasznie skonfliktowane poprzez tą politykę. Sam miałem okazję tego doznać, więc przyznaję rację, bo byłem w szoku. Myślałem, że tam troszkę to inaczej wygląda. Na podstawie czego pan mówi, że miał pan okazję się... Nie, no miałem okazję być i na Radzie Oświatowej, miałem okazję na niektórych spotkaniach nie być, bo mnie nie zaproszono. Bo jak człowiek wyrazi jakieś poglądy, to się ludzie obrażają. To jest straszne. Nie ma większej głupoty dla mnie, niż obrażać się na kogoś za poglądy. Natomiast nie wiedziałem, że jest aż tak bardzo podzielone, tak? Bo i donosy jakieś tam zaczęliśmy dostawać. Straszna rzecz w ogóle. Ludzie, którzy nigdy nic nie mówili, nagle napiszemy o jakiejś jaka popada informacja. Różne rzeczy się w szkołach dzieją. Wiemy, że teraz było trochę nieprawidłowości. Szkoła podstawowa numer 5 i szkoła podstawowa numer 4. Ocena oczywiście... Ale tam niestety, panie redaktorze, w przypadku szkoły numer 5 to też niestety przez politykę. Nieprawidłowości, pewne rzeczy, które się działy w szkole podstawowej numer 5. Już też nie rozmawiajmy w szczegółach o tym, bo to już wiele zostało powiedziane. Jest szef komisji rewizyjnej, który myślę, że z dokładnym wielką wnikliwością sprawdzi to. Nie, ale może być tak, jak ostatnio Adam Wieczorek w Radio Kołobrzeg mówił, że guzik, telefon? No, ja tutaj już nie będę. Ja się śmieję, bo niektórzy się obrazili za to, było to trochę takie za bardzo wyraziste, ale Adam Wieczorek zawsze potrafi to robić, ale jest to trochę komiczne. No ale przez politykę, wracając do tego szkoły podstawowej, to niestety to pasmo konfliktów i tego, co się złego działo, to też było przez politykę i to wszyscy o tym dokładnie wiedzą. A to miasto jest małe, już się wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy. To tak samo jak o Gryfie mówimy, że niewiele osób wie, ale ci, którzy już są wtajemniczeni, to mają 85 teorii tego, jak kto, kogo jest ciotka, kogo wujek, kogo kto tam zarobi na tym, ile, kto, jaka spółka, Gdańsk, Platforma, więc wiele się o tym mówi i myślę, że Trójmiasto. Wszędzie tam, gdzie wchodzi polityka, a do szkół nie powinna wchodzić, przede wszystkim do szkół nie powinna polityka wchodzić, no to nie wróżę dobrze dyrektorom, bo kiedyś władza się zmieni i pewnie głowy polecą. No tak, no mieliśmy kilka razy widzieć to, bo władza się zmieniała i co się wtedy dzieje, to jest po prostu przykre, bo to, co ludzie potrafią zrobić z sobą, ze swoim honorem, to jest katastrofa. To znaczy, panie redaktorze, ja powiem tak, że jeżeli chodzi o ten temat oświaty, ja bardzo często rozmawiam ze związkowcami, głównie tutaj z działający przy Zespole Szkół Ekonomicznych, ze Związkiem Zawodowym Nauczycieli i wielokrotnie powtarzają to, że ta wielka zmiana, diametralna zmiana w funkcjonowaniu szkół nastąpiła 6 lat temu, kiedy to dyrektorzy poszczególnych szkół po prostu wstąpili do partii politycznych i zaczęli wykonywać polecenia odgórne. No i to jest niedobre.
No tak, no, ale ktoś ich tam wybrał, tak? No, ci dyrektorzy nie wzięli się z nieba. No tak, to prawda. Tak, ktoś się też na to zgodził. Jest i grono pedagogiczne, które na to przystało. No, grono pedagogiczne częściej się boi, wie pan. No, ja mam takie... Powiem panu tak, jest kilku nauczycieli, członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i od pół roku mają bardzo duże nieprzyjemności w swoich, mówiąc kolokwialnie, zakładach pracy, którymi jest szkoła. Są bardzo, 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 że tak powiem, mocno atakowani przez dyrektorów, którzy niekoniecznie kochają SLD i z SLD się nie zgadzają. I to jest smutne po prostu. Mi się to nie podoba, bo wiem, że są dobrymi nauczycielami, że kochają ten zawód i robią to, co lubią. Natomiast poprzez swoje przekonania podchodzą do nich dyrektorzy, jak podchodzą. Cóż. Zostawmy to na razie bez komentarza, będziemy wracali do tych tematów. Trochę szkoda, mówiąc szczerze, że takie rzeczy dalej się słyszy. No dobrze, no ale skoro rozmawiamy już o SLD i o tym, którą drogą SLD pójść powinno, no to teraz takie pytanie trochę za 10 punktów, panie przewodniczący, bo pan wspomniał o wyborach. No więc jak pan widzi możliwości wyborcze SLD? Moje? A z SLD. Którego pan startuje? SLD, jeszcze nie wiem, czy będę startował do Rady Miasta, czy będę startował do Rady Powiatu, będę rozmawiał no ze swoim... No do Rady Powiatu łatwiej. Ze swoim... Ja nigdy nie szedłem na łatwiznę. No nie, no łatwiej, bo tam lista partyjna jest. Natomiast, tu w mieście się wszyscy sprawdzą. Natomiast nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Rozmawiamy bardzo, bardzo intensywnie na temat następnych wyborów samorządowych. Rozmawiamy przede wszystkim mocno o kandydacie na prezydenta, bo to jest rzecz, od których rozmowy tak powinno się zacząć. No dobrze, no Jacek Woźniak będzie. Ja nie mogę tutaj to jakby powiedzieć tak, ani nie mogę powiedzieć nie. Aczkolwiek chciałbym już teraz mocno gdzieś tam mówić otwarcie, że również rozpatrywanych jest dwóch kandydatów, którzy nie są członkami SLD, którzy również mają duże szanse i nie tylko z poparciem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale również i innych środowisk, i na ten temat też będziemy rozmawiali, bo to jest zasadne, aby pierw dokładnie przedyskutować i potem przed tym, jak się decydujemy. My, przyznam się szczerze, po roku pracy w Centrum Dialogu Społecznego zobaczymy, jaki będzie odbiór ludzki, tak zwany, jaki będzie zaciekawienie tym wszystkim, co robimy. Nie ukrywam, że również, że to jest dobry okres, aby gdzieś tam przeliczyć się, zweryfikować swoje kadry, ludzi, którzy chcieliby wystartować. Takich akurat wokół mojej osoby nie brakuje. Ja się cieszę z tego powodu, że takich ludzi mamy, że z takimi ludźmi mogę się spotkać i z takimi ludźmi pracować. Zawsze będę to podkreślał, że w tej formacji... No, będziecie badali, czy mają serce po lewej stronie. W tej formacji zawsze powtarzałem to, jak u pana byłem i gdzie indziej, że w tej formacji również jestem dlatego, że czuję się dobrze z ludźmi, z którymi współpracuję. I od których się bardzo dużo nauczyłem. Więc jest z czym wybierać. Ja myślę, że tutaj będziemy w stałym kontakcie tutaj ze sobą, jeżeli chodzi o wszystko i te konstruktywne decyzje, te ważne decyzje, które będą się w SLD działy. I pan redaktor, myślę, że będzie jednym z pierwszych, który się dowie. O, to nowość. Ale załóżmy, że tak będzie. W każdym razie... Tak już na koniec, bo nasz czas powoli dobiega końca, a ten felieton o Edwardzie Gierku, to skąd się wziął? To znaczy, ja powiem, panie redaktorze, stąd się wziął, że zrobiło mi się żal ludzi. Tych, którzy żyli w tym okresie. Ja jestem, tak jak napisałem w swoim felietonie, urodziłem się w 79 roku, więc już był tak zwany zmierzch epoki gierkowskiej. Natomiast zdziwiły mnie oceny tego okresu ludzi, którzy dzisiaj funkcjonują gdzieś tam w partiach politycznych i nie tylko, którzy żyli wtedy i trochę nie bardzo obiektywnie podchodzą do historii. Ja na samym początku chciałbym powiedzieć, i zawsze będę to podkreślał, że dekada, okres gierkowski, to nie były złote czasy i wszyscy o tym wiemy. Wszyscy wiemy o... ktoś wspomniał o grudniu 70. No, Gierek nie bardzo się jeszcze na ten okres łapał. Natomiast potem te błędy ekipa Gierka popełniała. Ale uważam, że również wiele dobrego zrobili. A ten skok cywilizacyjny jest odczuwalny do dzisiaj. Ja kiedy jestem na Śląsku, bo moja żona pochodzi ze Śląska, często tam jeżdżę, spotykam się z różnymi ludźmi, którzy niekoniecznie mają poglądy lewicowe.
i wspominają ten rozwój, wspominają to, co się w tamtym okresie działo. Rozmawiam też również z ludźmi, którzy tak naprawdę zaczęli ten kraj, bo nie oszukujmy się, w 70 roku jeszcze 45% powierzchni lub więcej naszego kraju było nieodbudowanych. Kiedy rzeczywiście ludzie ciężko pracowali na to, aby ten kraj odbudowywać i ten skok cywilizacyjny jednak był. Niektórzy kwestionują tą sprawę tych kredytów, które doprowadziły Polskę na skraj nędzy. Natomiast kiedy ja dzisiaj sobie, panie redaktorze, zestawię to, co się dzieje dzisiaj i co się działo w momencie, kiedy rządził Edward Gierek, no to przyznam się szczerze, że w wielu dziedzinach gospodarczych wypadamy teraz bardzo, bardzo słabo. Cieszmy się, że jesteśmy w Unii Europejskiej, cieszmy się, że popłynął na nas strumień pieniędzy, na które my też musimy wziąć kredyty. I dzisiaj, jeżeli mielibyśmy fachowo porozmawiać na temat zadłużenia naszego kraju, to nie wykluczam, że nasze dzieci również będą pukały się głęboko, mocno w głowy, mówiąc, gdzie ci ludzie mieli głowę, aby takie kredyty brać. To jest bardzo złożony problem. Ja na samym początku, na samym końcu, jakby podsumowując ten mój felieton, chciałem po prostu namawiać do tego, aby historię oceniać obiektywnie. Żeby historię oceniać obiektywnie w aspekcie tego, co było dobre i co było złe. Kiedy czytam wpisy internautów i głównie gdzieś tam ludzi, którzy widać czynnie w tej polityce są, jestem zdumiony, że podchodzą do tego tak jednostronnie i bez szacunku do tamtego okresu, ale przede wszystkim do ludzi, którzy w tamtym okresie funkcjonowali. Ja nie mogę użyć tego czasownika, że kiedy czytam, kiedy usuwam wpisy internautów, a czasami też mi się to zdarza, zawsze proszę, proszę Państwa, aby przestrzegać regulaminu. A co Pan myśli na temat okresu Gierkowskiego? Co myślę na temat okresu Gierkowskiego? Ja uważam to za okres zaprzepaszczonych szans, czyli bardzo duże możliwości, które Polska uzyskała ze względu na otwarcie międzynarodowe Edwarda Gierka, o które on sam osobiście zresztą nie tylko, bo cała ekipa zabiegała, powrót do przestrzegania praw człowieka, tak, nie zapominajmy, rok 72 to jest uregulowanie, przede wszystkim bardzo ważne podpisanie traktatu z RFN, nie zapominajmy, to jest bardzo ważne otwarcie Polski. Jest bardziej ważniejszych wydarzeń historycznych dokładnie, jest to otwarcie się Polski na zewnątrz, polityczne, dyplomatyczne. Zupełnie inaczej zaczęliśmy być postrzegani, uspokojenie sytuacji z Kościołem katolickim. Tak więc atmosfera była do tego, że pewne rzeczy robić. No ale no niestety no, nie dało się zmienić etosu robotnika. Polska dalej była krajem niewydalnym gospodarczo. No, tyle komedii, których się naglądaliśmy. Trochę przyjaskrawione. No tak, no, ale do tego jest komedia, że to coś. Ale wysoce prawdopodobne, że to w ten sposób mniej więcej wyglądało. Załóżmy, że to tak wyglądało. A zresztą, czy dzisiaj jest też troszkę inaczej? No też tak bywa, tak? Natomiast myślę, że polska gospodarka nie była przygotowana na to, żeby wdrożyć wszystkie systemy, wszystkie technologie. Okres wdrożeniowy był ogromny, bo brakowało materiałów, bo to system gospodarczy, który funkcjonował, a który chcieliśmy się przedstawić trochę na model zachodnioeuropejski, to tego nie można zrobić w ciągu roku. Mentalności ludzi PRL-owskiej nie da się, jestem przeciwny określeniu homo sovieticus, nie, to bzdura, ale nie da się wykorzenić, proszę bardzo, to muszą się zmienić pokolenia, to my myślimy trochę inaczej, kolejne pokolenia, dalej patrzą, co tu zahachmęcić, co tu zrobić, jak zarobić, żeby się nie narobić, a tak się nie da. Ja zawsze, wejdę panu w słowo, ja zawsze bardzo krytycznie spoglądałem na ludzi, którzy gdzieś tam przyrównywali właśnie ten okres do tego, że to był okres stracony, że to był okres wierchuszki partyjnej, która tylko i wyłącznie martwiła się, mówiąc brzydko, własne dupy. Tak nie było i ja mówię, pan kończył uczelnię o podobnym profilu co ja. I to był okres, który mnie na studiach najbardziej interesował. Kiedy rozmawiałem z różnymi profesorami, tak jak również wpisywałem, napisałem to w felietonie, również o mocnych przekonaniach prawicowych, gdzie lubiliśmy sobie położyć wszystkie za i przeciw, gdzie rozmawialiśmy kilka godzin gdzieś, gdzie uczyłem się również tego obiektywnego spojrzenia na historię i docenienia chociaż troszeczkę tego, co się tam działo. A wszyscy wtedy, w tej dyskusji akademickiej mieliśmy
mieliśmy jakby jeden wspólny mianownik, że był to skok cywilizacyjny. Ten okres 70-77 to był dosyć duży skok cywilizacyjny. Właśnie dlatego chciałem powiedzieć, że był to okres zaprzepaszczonych szans. Z tym, że myślę, że niekoniecznie przez Edwarda Gierka, tak? Natomiast przez samą partię. Mhm. Dlatego, że no, podejmowano takie, a nie inne decyzje. Gierek przecież był oskarżany o rozluźnienie, tak? No bo co za konsumpcjonizmem z tego zgniłego Zachodu, tak. Co przyszło. Tak? Partia no, była wewnątrz bardzo mocno skonfliktowana. Oczywiście, wtedy, no, bo tak. Powstały konflikty, Gierek został usunięty, wrócono do starych standardów, które obowiązywały za czasów Gomułki. Oczywiście oceny są przeróżne, dlatego że oceniają to ludzie, którzy żyli, więc oni widzą to na swój sposób. No i promotorem przeszłej mojej pracy magisterskiej był również profesor z tamtych czasów, więc wiem, jakie ma poglądy, też dyskutowaliśmy na ten temat. Natomiast no, moim zdaniem jest to okres zaprzepaszczonych szans. Gdyby pewne rzeczy, aczkolwiek nie przeczę, że Polska dokonała skoku. Tak? Na pewno przejęcie pewnych rzeczy, zmiana pewnych rzeczy, zaspokojenie przede wszystkim no, postaw konsumpcyjnych społeczeństwa, bo one bardzo rosły, bo przecież wszyscy wiedzieli doskonale, co się dzieje w RFN-ie. Tak? I tak. To docierało tutaj do Polski, że jest gdzieś lepiej. Tak? My nie byliśmy na tyle krajem hermetycznym, że nie wiedzieliśmy, co się dzieje, jak wygląda gospodarka, że są pełne półki sklepowe. Tak. U nas to wyglądało troszkę inaczej niż na Białorusi. Ja bym, tam też jest trochę więcej. Ja bym mógł, panie redaktorze, na ten temat rozmawiać bardzo długo, bo lubię bardzo rozmawiać na ten temat i ten okres mnie bardzo interesuje. Natomiast zawsze w tych wszystkich określeniach i tym okresie, głównie po 56 roku, bo do tego okresu już kończę, chciałem się odnieść, to zawsze jest jakby moje spojrzenie takie samo, bo i pewnie pan się zgodzi ze mną, że po II wojnie światowej Polska została zostawiona przez wszystkich. Tak naprawdę na skazanie i na dobrą współpracę z bratem ze wschodniej granicy. I jakoś ci ludzie musieli sobie, mój świętej pamięci kolega, dużo starszy ode mnie, powiedział do mnie tak, Jacku, myśmy musieli sobie w tych ciężkich czasach jakoś radzić. Nie mieliśmy wyjścia, nie mieliśmy znikąd pomocy, a tą Polskę trzeba było jakoś odbudowywać. Wszyscy wiedzieli, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i tamten akurat ustrój w 100% nie był złoty. Natomiast ci ludzie musieli żyć, pracować, szkolić kolejne pokolenia i budować po prostu Polskę. Dlatego dziwię się tym wpisom na internautów niektórych, którzy widać, że mają, bo są bardzo mocno zorientowani na krytykę tamtych czasów. No i też to szanuję, no każdy ma prawo do tego, no, aby się wypowiadać. Natomiast nie myśl o tych ludziach, którzy wtedy zasuwali. Naprawdę zasuwali na to, żeby tą Polskę budować. Wierzyli w to i w większości wierzyli, cieszyli się, że powstaje kolejna szkoła, że powstaje kolejna droga, że powstaje, przepraszam, to brzmi trochę jak retoryka z tamtych lat, ale tak też przekazywali mi to, bo mówię, bo tylko z opowieści mogłem dowiedzieć się, co w tamtych czasach się działo. Mknął nową drogą pracownicy Ursusa rano spieszą do pracy. Bardzo dobrze się słucha polskiej kroniki filmowej, tak, z tamtych czasów. Zachęcam, proszę Państwa, do starych wspomnień, jeżeli jest na to ochota. I zapraszamy również na kolejną audycję w najbliższy wtorek, 4 Bory Miasta. A dziś gościem był Jacek Kuś, SLD. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie.